Komentarz poranka. A dzisiaj komentarz poranka to komentarz pana profesora Andrzeja Zybertowicza. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, mamy oto taką sytuację. Opozycja od przynajmniej kilku ładnych miesięcy mówi cały czas o konieczności rozliczenia pedofilii wśród osób duchownych. No i wtedy, gdy pojawiają się rozwiązania prawne, konkretne rozwiązania prawne, które po pierwsze podnoszą kary dla osób dopuszczających się takich przestępstw, po drugie znoszą możliwość orzekania kar przez sądy w zawieszeniu, po trzecie każą za niemówienie, nieinformowanie organów ścigania o takich przestępstwach, że do takich przestępstw dochodzi. To szczególnie istotne akurat w tej sprawie pedofilii wśród osób duchownych. No to wtedy opozycja bojkotuje te rozwiązania prawne. Wczoraj nie głosowała w Sejmie. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że to są drakońskie zmiany w prawie. Jak to połączyć? To wydaje się na pierwszy rzut oka zupełnie niespójna strategia. Chociaż może jest spójna i jest strategią polityczną, a nie realną walką z pedofilią. Panie redaktor, oczywiście, że to jest spójne, bo to jest element walki o władzę, ale może najpierw trzeba uświadomić sobie, jak działa dzisiejszy dyskurs medialny. Wszystko jest spłaszczane, wszystko jest sprowadzane do jednego bieguna, złożone zjawiska są redukowane do jednozdaniowych formułek, które dają klikalność w Onecie czy cytowalność w prasie. I żeby uniknąć takiego wyrywania z kontekstu tej analizy politycznej, którą za chwilę zrobię, muszę się odnieść do meritum sprawy. Prawda? Film Tomasza Sekielskiego, który wywołał kolejną falę zainteresowania tym problemem, niestety politycznie spłaszczaną, pokazał rzeczy straszne. Nikt z nas nie chciałby, żeby nasze dzieci czy wnuki przeżyły takie rzeczy. I bez wątpienia polski Kościół, który jest przez tysiąclecie kośćcem naszego narodu, ma poważny problem i potrzebuje czynów odnowicielskich. I jakby nic nie może tego zasłonić. Natomiast żyjemy w czasach zgiełku medialnego i nie tylko w fazie zbliżających się wyborów. Żyjemy w sytuacji, gdy cały czas trwa kampania wyborcza i wszystko jest przemielane na paliwo wyborcze. Proszę zwrócić uwagę, że tak zwana koalicja europejska idąca pod hasłem racjonalnej wizji ładu ponadpaństwowego w Europie nie inicjowała w czasie tej kampanii, która niedługo się skończy, debat o tym, jak mamy reformować Europę, bo nikt rozsądny nie mówi, że Europa nie potrzebuje reformy. Nie mówiono, nie zapraszano kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, przedstawcie wasze wizje reformy Europy, my powiemy, co w Europie dotąd było niedobrego. Szukano tylko paliwa do kampanii antypisu. Wychowano sobie część elektoratu, która jest irracjonalnie antypisowska i cały czas wydobywa się pewne elementy z przestrzeni publicznej narracji tylko po to, żeby potwory antypisu karmić. Inaczej mówiąc, siły, które deklarują się jako światłe, europejskie i racjonalne, stosują skrajnie nieracjonalne strategie mobilizowania swojego elektoratu. Ale skuteczne. To o skuteczności się całościowo przekonamy po wyborach, ale do pewnego stopnia są one skuteczne, bo nawet ludzie ze środowisk intelektualnych o wyższym wykształceniu, o tytułach profesorskich, doświadczeni dziennikarze wpadają w pułapki nieracjonalnych reakcji. Nie chcą podejmować spokojnych, rzeczowych debat. W imię podwyższenia jakości polityki degraduje się tę politykę. Nie próbuje się zmapować rzeczywistej skali pedofilii, rzeczywistej odpowiedzialności różnych środowisk. Wysuwa się żądania nadmiarowe, które są nie do spełnienia tylko po to, żeby wytworzyć nerwicowe reakcje nad reakcje. Bo
Można sobie wyobrazić, że przed Donaldem Tuskiem na Uniwersytecie Warszawskim występuje ktoś, kto mówi spokojnym tonem, że polski Kościół ma kłopoty z uporaniem się z pewnymi swoimi problemami i że w przestrzeni debaty publicznej jest także dyskutowanie o zasługach Kościoła i jego błędach, a nawet ciemnych kartach. Bo te ciemne karty istnieją w zakresie właśnie niereagowania na krzywdę dzieci. Ale zamiast tego Leszek Jarzyński inicjuje prowokację polityczną, w której przeciwników politycznych porównuje do świń, stosuje metaforę odczłowieczającą, żeby wyprowadzić nastrój polityczny z przestrzeni racjonalnej dyskusji, w której można uzyskać pewne minimum, którym jest protokół rozbieżności. Porównajmy swoje wizje Polski. Niech Koalicja Europejska powie, jaką ma wizję zmian instytucjonalnych w Polsce. Obóz Dobrej Zmiany przedstawi, uszczegółowi swoją wizję. Nie. Chodziło o to, żeby grać na dwie ręce. Z jednej strony Donald Tusk będzie deklarował na marszu 18 maja, tak jak deklarował na Uniwersytecie, obronę wolności, przestrzeni wspólnego dialogu, a z drugiej strony prawdopodobnie w pełni świadomie dopuszcza wystąpienia, które niszczą tą przestrzeń spokojnej rozmowy. I reakcje na film Sekielskiego są tak skierowane, żeby przedstawiciele obozu władzy i przedstawiciele Kościoła w odruchu obronnym wychodzili poza to, co jest racjonalne, rozsądne, to, co buduje płaszczyznę rozmowy. Można powiedzieć, z całą premedytacją karmi się tego demona antypisu, wiedząc, że spokojna dyskusja o polityce społecznej, o polityce międzynarodowej, o trosce o te środowiska, które w czasie transformacji nie potrafiły same wydobyć się z nędzy, że ta spokojna dyskusja nie da rezultatów korzystnych dla dzisiejszej opozycji. Bo w spokojnej dyskusji każdy powie, ok, Prawo i Sprawiedliwość popełniło wiele błędów, ale zatroszczyło się o miliony ludzi, którzy zostali zagubieni, no właśnie, w transformacji. Mamy dosłownie minutę. Więc chodzi o to, żeby zniszczyć pewną, przestrzeń pewną rzeczowej debaty. Wizualizacją tego, co pan profesor mówi, są na pewno wyniki badań społecznych. Gdy Polacy są pytani o to, jak oceniają poszczególne działania rządu, chociażby program 500+, ale nie tylko, różne działania, to te oceny w gruncie rzeczy są bardzo dobre. Czasami nawet 80%, 70%, ponad 70% Polaków popiera te zmiany i te programy, które są sztandarowymi programami, ale wtedy, kiedy są pytani już w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy te oceny są zupełnie inne. A to jest dosłownie ta jedna minuta. Ta cała sztuczka jest zrozumiała. W psychologii poznawczej jest koncepcja heurystyki dostępności. Ludzie w swoim myśleniu kierują się tym, co mają na końcu języka, co akurat jest nagłaśniane. I zrozumiała niechęć do niektórych hierarchów, którzy nie wykazali woli opowiedzenia się po stronie ofiar pedofilii, ma być utożsamiona z rządzącym obozem w taki sposób, żeby zapomniano o wszystkim, co dla Polaków dobra zmiana zrobiła. Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Zybertowicz dzisiaj w roli komentatora Poranka w Sygnałach Dnia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Był to komentarz Poranka.